Firma Alfa Szkło z Choczni zajmuje się wszelkimi usługami związanymi z cięciem i obróbką szkła na zamówienie. Oferuje kabiny prysznicowe, nadruki na szkle. Zapraszamy! Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda sytuacja w okolicznych lasach i dlatego dzisiaj odwiedziliśmy Nadleśnictwo Andrychów i rozmawiamy z panem Jerzym Potockim. Witam, panie Jerzy. Cześć, czołem, Daszbur. Panie Jerzy, jak teraz wygląda sytuacja w lasach państwowych? Lasy pracują generalnie, nawet biuro pracuje w ograniczonym zakresie. My jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że mamy duży budynek, każdy pracownik ma osobne pomieszczenie, część jest na pracy zdalnej. W terenie wszystko idzie normalnie, bo las to przestrzeń, można zachować stosowne odległości, przepisy. Las się sadzi, drewno wyjeżdża, może troszkę mniej niż zwykle, ale wyjeżdża. Więc funkcjonujemy w miarę normalnie. A czy dochodzi do jakichś incydentów? Przez pewien czas było spokojnie, ostatniego dnia coś się wydarzyło? To znaczy generalnie jest spokój i ludzie przestrzegają przepisów, co potwierdzają nasi pracownicy terenowi i Straż Leśna. Niemniej jednak są incydenty. Mieliśmy dwa takie w ostatnim czasie. Próbę kradzieży drewna przez trzy osoby w Kalwarii. Sprawę przekazaliśmy policji, bo tam też nielegalne zgromadzenie, bo powyżej dwóch osób, ale też próba kradzieży. To było w leśnictwie Brody, w leśnictwie Drabosz. Kładowcy zamaskowani oczywiście bez tablic rejestracyjnych nie podporządkowali się leśniczemu, który chciał wraz z podleśniczym zatrzymać ich, no i próbowali ich rozjechać. No ale niestety to są przypadki częste, nie mamy możliwości w zasadzie złapania takich kładowców, bo oni mają przewagę, mają kłady po prostu. Czy w tym zdarzeniu komuś coś się stało? Nic się nie stało, bo odskoczyli nasi ludzie, niemniej jednak gdyby twardo stali na drodze, byliby może potrąceni czy rozjechani. A czy do takich, czy o takich incydentach zgłaszają raczej mieszkańcy albo ludzie, którzy coś tam widzą, nie wiem, na granicy lasu, czy po prostu dostajecie taką informację od służb, które patrolują las? To znaczy nasi ludzie, pracownicy służby leśnej, czyli w każdym leśnictwie leśniczy, podleśniczy oraz funkcjonariusze posterunku Straży Leśnej patrolują na co dzień i to oni zgłaszają głównie, no bo ludzi w lasach nie ma, albo jest ich bardzo mało, sporadycznie praktycznie. A czy to jest jakaś taka bardzo ciężka sytuacja dla lasów państwowych, czy raczej te lasy właśnie odżywają przez to, że turyści nie chodzą po szlakach, po lasach? To znaczy my robimy swoje, bardziej odczuwają to ludzie, bo nie mają gdzie pospacerować. My robimy swoje, dla nas las jest miejscem pracy. I w zasadzie koncentrujemy się na robocie naszej leśnej. A czy obserwujecie też jakąś dziwną migrację zwierząt bliżej zabudowań? Zwierzyna już ludzi się nie boi, zawsze podchodziła ostatnio pod zabudowania, pewnie podchodzi dalej. Na pewno ma więcej spokoju, generalnie przyroda ma więcej spokoju, bo turyści nie zawsze zachowują się odpowiedzialnie. Dobrze, dziękuję bardzo, panie Jerzy, za rozmowę. Daszbur, dziękuję.